Siemaneczko mordeczki, z tej strony Hexo, a dzisiaj chciałem wam przedstawić, co może być nagrodą za ukończenie wszystkich 14 dni w wydarzeniu 14 dni Fortnite. Oraz pogadamy sobie też troszeczkę o tym wydarzeniu. Na wstępie tego filmu chciałem ogłosić wam konkurs na ogólnie jeden pakiet mrożnych legend w Fortnite. Pakiet ten jest o wartości 100 zł, no i ogólnie znajdują się tam 3 skiny i 3 plecaki. Na moment nagrywania tego filmu pakietu jeszcze nie ma w grze, ale powinien się on już pojawić na dniach. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, stawicie łapkę w górę oraz napiszecie komentarz ze swoim mailem. No i ogólnie będzie jeden zwycięzca, więc no, możecie też podesłać znajomym, aby więcej osób wzięło udział, bo będzie fajnie, jak kogoś właśnie uszczęśliwie na święta takim właśnie prezentem, pakietem mroźnych legend. Wydaje mi się to całkiem spoko, więc koniecznie bierzcie udział. A co do wyników starych konkursów, to wszystkie będą na moim Instagramie, gdzie się tam wstawię na zdjęciu albo na story, więc koniecznie śledźcie Instagrama. A teraz lecimy z odcinkiem. Dobra, więc w wydarzeniu 14 dni Fortnite codziennie odblokowujemy jedno wyzwanie i możemy sobie odebrać jeden darmowy przedmiot. Jak na razie była to śnieżka, graffiti, emotka oraz był to ekran wczytywania, czyli tak naprawdę 4 nagrody. Ale ogólnie zostało nagród jeszcze 10, z czego jedna jest nieodkryta. Ogólnie no to pewien z deweloperów Fortnite'a, Donald Mustard, na swoim Twitterze napisał, że 25 grudnia, czyli dokładnie na czas nagrywania filmu, za 2 dni, ma pojawić się coś, nad czym mega się cieszy Epic Games, co może oznaczać, że będzie to Bugbling Pana Ciastka. Bugbling widzicie teraz na ekranie, tak samo jego animację, która wydaje mi się naprawdę spoko i w sumie nie dziwiłbym się, jakby to był właśnie ten przedmiot. Więc możecie się spodziewać tego, że 25 grudnia będziecie mogli odblokować właśnie taki Bugbling. Wydaje mi się to całkiem spoko. Ale dobra, nie mamy nadal nagrody za 14 dzień odblokowanej, ani nigdzie pokazanej, bo pewnie ona siedzi gdzieś zaszyfrowana w plikach gry. Ogólnie mamy też jakąś ikonę, która na pewno nie będzie w sumie tą nagrodą za ukończenie tych wszystkich wyzwań, ale możliwe, że będzie na przykład skin i właśnie to logo, nie wiadomo. Ale ogólnie możemy się spodziewać tego, że będzie to właśnie skin. Z jakiego powodu tak uważam? Z tego powodu, że znajduje się właśnie w tym wszystkim wydarzeniu i plecak, no i w sumie też zbierak, emotka, więc w sumie darmowy skin byłoby to coś. Pewnie graliby tym skinem większości osób, ale i tak zawsze darmowy skin to jest coś, ale ogólnie no to nie mamy żadnego podglądu jak na razie na tego skina. Ogólnie to też plika gry siedzi zbierak, który może być z tym coś powiązany, takiej śnieżki. Znaczy ogólnie nie wiem, czy ma to jakiś związek, ale wydaje mi się, że tak, bo według mnie skin będzie powiązany z Bożym Narodzeniem. No i w sumie to tyle, co mogłem wam powiedzieć. Nic więcej, na razie nie mam żadnych przecieków. No i w sumie wszystkiego dowiemy się już za 10 dni, gdyż wtedy będzie właśnie ten ostatni dzień w Fortnite'cie. Ogólnie no to, jak na razie, moje podejrzenia są to, że będzie to jakaś postać związana z Bożym Narodzeniem, może Święty Mikołaj, ale jakiś taki bardziej przerobiony czy coś takiego, nie wiem, nie wiadomo, tego dowiemy się już wkrótce. Jak na razie są to tylko moje podejrzenia, co to może być, no i w sumie przypominam giveaway'u na pakiet mroźnych legend. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!